poznać się, chociaż spotkaliśmy się z Iwoną już kilka lat temu w Łodzi, ale była też okazja do tego, by tutaj jeszcze wymienić kilka słów, także atmosfera zrobiła się taka, bym powiedział, przyjazna, rodzinna. Nie muszę się tutaj obawiać, że nawet jak coś powiem nie tak, to nie dostanę. No nie, dzisiaj jestem nastawiona bardzo przyjaźnie. Danusia, zapraszamy, usiądź sobie. Pewnie gdybym otrzymał taki porządny cios, to bardzo szybko bym zobaczył świat w bardzo wielu wymiarach. A po przeczytaniu tej książki, po przeczytaniu zwłaszcza pierwszej części tej książki, ja przekonałem się, utwierdziłem się w przekonaniu, że nasze życie takie jednowymiarowe nie jest. Nie jest, przecież każdy z Państwa może przypomnieć sobie mnóstwo historii ze swojego życia. Niektóre były zabawne, niektóre fascynujące, a inne niekoniecznie. No, takie po prostu życie jest. Ważne, żeby wyciągać z życia to, co najlepsze. Kiedy Ty się, Iwona, przekonałaś o tym, że życie nie jest jednowymiarowe, że nawet jeżeli jest ten na maksa wielki dół i wydaje Ci się, że wszystko już musi iść źle, to przychodzą te dobre momenty? Na bieżąco. Zawsze na bieżąco się dowiadywałam o tym, że świat jest taki różnorodny, że po okresie, który jest taką czarną dziurą, przychodzi za chwilę coś wspaniałego, coś fantastycznego, coś, co napawa człowieka optymizmem, tak od czubków palców po ostatni włos. Nie będziemy tutaj za wiele zdradzać, ale aż momentami trudno wyobrazić sobie, że dzieciństwo, młodość może być aż tak czarno-biała, aż tak różnorodna jak Twoja. Może być. Wiem, że bardzo dużo dzieciaków, bardzo dużo młodych ludzi, którzy wchodzą w dorosłość, boryka się z podobnymi problemami. Niektórzy mają dużo, dużo więcej takich trudnych doświadczeń, których nigdy nie powinni przeżyć. I jakoś też sobie z tym radzą, ale nie wszyscy. To rzeczywiście jest trudne. I ważne jest, myślę, że to, że w tej książce pokazuje, że bez względu na to, co się dzieje, bez względu na to, jak czarno-biały jest nasz świat, każdy z nas może go sobie pokolorować sam. Kiedy, tak podejrzewam, że kiedy już miałaś ze sobą wiele takich pozytywnych doświadczeń, bardzo takich podbudowujących, które pokazały Ci, że może być lepiej, no to łatwiej też było czerpać siłę. Ty też opisujesz to, że szukałaś przez całe praktycznie całą młodość, ale praktycznie przez całe życie szukałaś tego swojego sposobu na to, jak dojść do ładu sama ze sobą, skąd czerpać tą siłę i te pozytywne emocje, ale właśnie w dzieciństwie, kiedy no, jeszcze nie było zbyt wiele takich sytuacji, które pokazałyby Ci, jak to, jak sobie radzić, tak? Jak znajdować tą siłę, skąd ją czerpałaś? No właśnie dlatego, że były. Dlatego, że nie utknęłam w tej czarnej rozpaczy, tylko cieszyłam się ze wszystkiego, to było dobre, to było pozytywne. I nawet jeśli tych rzeczy było mniej czasami, bo to tak się w życiu seriami zazwyczaj wszystko dzieje. Jak idzie czarna seria, to idzie, ale jak później zaczyna się dobrze dziać, to też idzie. I myślę, że skupienie się na tym, na wyciąganiu i ładowaniu energią serca, głowy tymi pozytywami, dawało mi też siłę na to, żeby przetrwać te gorsze chwile, które później następowały. Więc to jest to i uciekanie w marzenia. Jesteśmy w miejscu, które jest dla mnie wyjątkowe. No to właśnie książki. Książki były dla mnie od zawsze. A jak byłam mała, tak naprawdę to świat, który otwierały przede mną książki, pozwalał mi wierzyć w to, że wszystko jest tak naprawdę w zasięgu mojej ręki. To książki nauczyły mnie marzyć. Nauczyły mnie tego, żeby nigdy z tych marzeń nie rezygnować. I te książki też mi dostarczały tylu fantastycznych emocji. Zabierały mnie w takie podróże, że się w głowie nie mieści, więc musiało być dobrze. Nie miało prawa być źle. Ale dedykacja już tutaj na
pierwszej stronie książki jest wszystkim, którzy kiedykolwiek zwątpili w siebie. Tak, bo ja w siebie nie zwątpiłam, a nawet jeśli były takie momenty, kiedy naprawdę nie chciało mi się nawet żyć, to zaraz zaciskałam zęby, zaciskałam pięści i parłam do przodu. Więc jeżeli ktokolwiek w siebie zwątpił, to niech szybko wróci na swoje tory i odkryje, że to, co najpiękniejsze, najwartościowsze, nosi w sobie. Pamiętasz, zaczęliśmy tak trochę mało pozytywnie, ale myślę, że... To ty zacząłeś mało pozytywnie. Myślę, że dlatego, że ta książka też rozpoczyna się od tego, że gdyby zakończyła się na tym, na tej pierwszej części, to byśmy zostali z takim jednym wielkim znakiem zapytania, i co dalej, tak? Co z tym zrobić? Dlatego właśnie chcę zapytać o to, kiedy był ten najgorszy taki moment zwątpienia, kiedy mówisz, że miewałaś takie momenty, że się nie chciało po prostu już dalej żyć i... Było ich kilka. To nie jest tak, że dzisiaj powiem tobie, czy państwu, który był taki najgorszy. Okazało się, że tego najgorszego nie było, skoro jesteśmy tutaj dzisiaj. Więc ja myślę, że ten najgorszy moment to jest taki, w którym, z którego się już człowiek nie jest w stanie podnieść, więc dzięki Bogu mnie taki nie dopadł. Natomiast było trochę takich momentów, które powodowały, że było mi po prostu bardzo źle. Ale mimo tego one mnie nie zatrzymały w tamtym miejscu. One, te trudne chwile, te takie kłody, które życie mnie rzucało pod nogi, powodowały, że je przeskakiwałam i znajdowałam w sobie jeszcze więcej energii i determinacji do tego, żeby zmienić to życie, żeby jednak nie zostać tu, w tym miejscu i nie ugrzęznąć w tej rozpaczy, tylko iść do przodu i wyciągnąć może ręce po coś pięknego i uśmiechnąć się do słońca, które wstało rano. Zastanawia mnie to, jak w tej książce momentami fajnie opisujesz przyrodę i to są właśnie takie momenty, kiedy widać, że czerpałaś właśnie z tego, co miałaś w górach, spotkanie z sarną chociażby. Jesteś wzrokowcem? Tak. I myślę, że poniekąd jestem też estetką i uważam, że najpiękniejsze, co jest na świecie, to to, co stworzyła natura. Dlaczego zapytałem o wzrokowca? Bo bardzo dużo szczegółów pamiętasz. Tak. Z walk na przykład. Tak, ale to nie dlatego, że jestem wzrokowcem, tylko dlatego, że walkę czułam każdą cząstką swojego ciała. I każdy, kto był w ringu, kto poczuł tą adrenalinę, te emocje, nigdy tego nie zapomni. Ja jestem przekonana, że Monika, która dzisiaj przyjechała z Warszawy, za to dziękuję, też jest w stanie powiedzieć z detalami, jak to było wejść na matę i walczyć. Także myślę, że każdy prawdziwy wojownik, który wchodzi do ringu, wie, jak tam jest i potrafi to opisać. Może nie każdy potrafi to opisać jakoś tak już bardzo detalicznie, ale gdybyś zaczął zadawać szczegółowe pytania, to oni ci na pewno na nie odpowiedzą. Pisałaś coś w rodzaju pamiętnika? Nie, nie pisałam pamiętnika. A nigdy nie opisywałaś tych walk, nie zapisywałaś szczegółów? Nie. Czyli wszystkie te nawet walki, które miały miejsce wiele, wiele lat temu jeszcze w kickboxingu, doskonale pamiętasz? Nie wszystkie, ale te które... najważniejsze. Tak, tak. Bo pamiętasz ich bardzo dużo. Bardzo dużo. Szoko. No to jest paradoks. Trochę boksowałam, a jednak pamięć na tym nie cierpiała. Ale to chyba dlatego, że w głowę dużo nie dostarzało. No bo taka jest zasada, żeby nie blokować twarzą, jak się patrzy. Oczywiście ja to teraz trochę w żarty wracam wszystko, ale prawda jest taka, że jeżeli przeżywasz coś całym sobą, to możesz być pewien, że to nigdy tobie nie umknie, że to gdzieś na stałe zapisane jest w twoim sercu, w twojej głowie i w każdej chwili możesz się cofnąć do tego czasu, do tego miejsca, poczuć jego charakter, poczuć jego zapach, już nawet jego